Dobra ludziska, no to witam się z wami wszystkimi, oto w kolejnym odcinku zagrajmy w Five Nights at Freddy. Mamy czwartą noc, już teraz tak kolorowo nie będzie. No, lewo, prawo, lewo, prawo. Dobra. Bo myślałem, że ten Foxy się szybko ruszy i... będę go łapał, a tu się okazuje, że dupa. Tu? O co chodzi z tym radiem w tle? Tu? Dobra, to jeszcze na szybko tutaj. O, właśnie. Za siebie. One się drą jak pojebane. Nie ma. A czeka? Co ty tak agresywna jesteś? Do kuchni, kurde. Tutaj chyba byłeś, Foxy, co? Ej! Ja jebie, bo nie jeszcze, nie? Tutaj jesteś, Foxy. Dobra, jesteś u ciebie, bo niż miałem świecić latarką, nie? Tu, a teraz tutaj? Tak, ze spokój. Tutaj jeszcze raz. Właśnie to jest klucz, żeby Foxy'ego odganiać. Dobra, jeszcze raz tutaj. Jeżeli Foxy'ego odgonimy, to jest znaczy łatwiej. Czyżby mi się czwartą noc udało przejść bez jumpscare'u i jebany skill. Dobra, czeka odgoniona. Bo niego nie ma. Tutaj byłeś. Okej. Ale słyszałem, że poprzednie części Five Nights at Freddy są trudniejsze niż czwórka. Tylko że czwórka jest najstraszniejsza, bo animatrony wyglądają. Foxy. Nie, Chica, nie. Na sam koniec mnie nie złapiesz. Okej. Gdzie ty pobiegłeś? Z prawej, z lewej, z prawej, z... Z prawej. Ej! Jak ja to zrobiłem, że czwartą nas poszedłem? Ot tak! Już w trzeciej nocy mi coś wyskoczyło. O, ja jebie. Dobra, jak to się grało? Au. Aha, no to jesteśmy tutaj ten. Wypuśćcie mnie stąd. Proszę. Nie mały był tutaj trzymany w szczęściach ten. Animatronów. Oh. Kto by się spodziewał, że tak łatwo mi pójdzie? Serio, bez kitu. Jednak dźwięki, jak się ma te zmasz do słuchawek, to kurwa dużo daje. Bo wcześniej nie wiadomo było, czy się coś ruszało, czy coś oddychało. Jak teraz wszystko słyszę, to idzie wychwycić to wszystko, nie? A i tak myślę, że piąta noc mnie zaskoczy. Ja wiem, co wyskakuje. Ale ja nie wiem, jak to przejść. Wiecie? To jest największy ból właśnie.
No cóż, to spróbuję jeszcze może dzisiaj... już tutaj jesteś. Dobra, to już nieważne. No. Ale to spróbuję przejść potem, więc... Trzymajcie kciuki!